Tu by można było ładnie zły urbex robić. Tam z tyłu stodoła. Fajnie, Ania, plujesz w kadrze. To jest to. Chyba tu nikt nie mieszka. Zwiedzamy sobie polskie wsie. Blok postkomunistyczny. Jakiś domek. Domeczek, domuńczo. Malutkie domończka. Takie oglądamy, takie maluśkie. Grzegorz, my tu dzisiaj byliśmy autem dwa razy. No zobacz. Byleby nie szybciej niż 30. Aha. Tu na prawo, to już ja trafię. Aha. Tutaj wypasają się dzikie kury. Dzikie kury? A ja uważam, one mogą być niebezpieczne. Maseczki. A tu drugie stado raptorów. Pak, 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 pak. Ale to durny. Uważaj, bo wpadnie. Ostatni rzut na Dolinę Będkowską. Gdzieś po prawej stronie jest Sokolica, najwyższa skała w Dolinie Będkowskiej, około 60 metrów. I na niej był gród, gdzie znaleziono parę rzeczy jakieś metalowych. Szkoda, że nie możemy tam podejść, bo nie ma żadnej drogi. Jesteśmy tylko na punkcie widokowym. Idziemy sobie dalej przez tą wioskę i będziemy schodzić już do tej doliny. Nie, Ancysko? Chcesz coś dodać? No nie, w ogóle oprócz tego, że nie wiadomo, czy tam był ten grodziec Grzegorz. Nad Sokolicą gdzieś. No gdzieś nad Sokolicą, ale niekoniecznie właśnie tam, bo nie ma właśnie dojścia tam takiego, żadnego dojścia. I to jest smutne. Smutne. Pięknie pozujesz. Pięknie. A ja nagrywam, nie robię zdjęć. Robię zdjęcie. Ale to jest mega wysokie. Patrz, jakie tam jest. Tam to jest potężne. No z 30 metrów, 20, może 30 metrów. No tak. Jak moich to i 40. No jak twoich to i 40 metrów. Podobała ci się wycieczka? Bardzo. Wracamy do samochodu? Kończymy film? Aha. Jestem już zmęczona. Nóżki miały.
Yeah.